Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie. Tytuł naszej debaty to Kopernikańska rewolucja w ekonomii, wiek katastrofy klimatycznej, zielonego rozwoju czy post wzrostu. No, tytuł myślę, że jest samo zrozumiały. I natomiast te dwa świetne wykłady, które przed chwilą wysłuchaliśmy oraz też cała poprzednia debata pokazują nam, że ta rewolucja, o której tu będziemy za chwilkę rozmawiać, ona już się dzieje. Ta rewolucja, można powiedzieć, antyneoliberalna czy antyneoklasyczna. Kwestie energii są na pewno ważnym elementem w tej rewolucji, ale nie jeden bój jeszcze przed nami. I tak jak książka Mikołaja Kopernika z 1543 roku o obrotach ciał niebieskich przestawiała ośrodek uwagi astronomów, tak również ta nowa ekonomia proponowana przez Polską Sieć Ekonomii, przez Manifest Regeneracji przesuwa uwagę ze wzrostu gospodarczego i akumulacji kapitału na kwestie dobrego życia, zaspokojenia potrzeb społecznych czy kwestii poszanowania granic planetarnych. Ale uwaga, ekonomiczna ortodoksja i jej stare dogmaty tak łatwo się nie poddadzą, nie odejdą tak łatwo. W szczególności dogmat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, który jest możliwy, a wręcz jest pożądany. On na pewno nas tak łatwo nie opuści. I przykry fakt dotyczący rewolucji tej astronomicznej z XVI wieku jest taki, że no cóż, wielu kolegów Kopernika straciło swoje życie na stosie. Jego książka musiała poczekać ponad 300 lat, zanim Kościół katolicki zdjął ją z indeksu ksiąg zakazanych. No, nie mamy dzisiaj 300 lat, nie mamy 100, nie mamy nawet 10 lat. Te zmiany, ta rewolucja musi stać się w zasadzie teraz. I o tym, jak ją wprowadzić szybko, porozmawiamy dzisiaj właśnie w zacnym gronie i zapraszam tutaj po kolei. Po pierwsze, pan Mateusz Walewski, główny ekonomista Bank Gospodarstwa Krajowego. Pani profesor Bożena Ryszawska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Pan profesor Jacek Schindler, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Kulturoznawstwa. Pani profesor Małgorzata Porada-Rochoń, Uniwersytet Szczeciński, zapraszamy. I będzie z nami również pani profesor Julia Steinberger, Uniwersytet Lausanne. I do panelistów skieruję dwa pytania. Pierwsze pozwolę sobie zadać jedynie tutaj trójce gości, którzy nie mieli jeszcze okazji się wypowiedzieć. Będzie to okazja do tego, żeby w taki troszkę szerszy sposób przedstawili swoje stanowisko. I to pierwsze pytanie jest dosyć ogólne i chciałbym, żeby właśnie przedstawili nam Państwo, w jaki sposób Państwa zdaniem, na podstawie Państwa badań czy praktyki biznesowej czy politycznej, w jaki sposób obecny kryzys ekologiczny, kryzys energetyczny zmienia sposób myślenia o ekonomii. Czy faktycznie potrzebujemy radykalnej zmiany w praktyce i teorii ekonomii? I w pierwszej kolejności poproszę o głos pana Walewskiego. Prosimy. To wygląda na to, że mamy kolejność odwrotną do alfabetycznej i odwrotnej do tej listy, która tam, jak myślałem, że będę miał komfort mówienia na końcu, a tu nic z tego. Dobrze. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że sobie zrobiłem jakieś notatki tutaj takie i potem stwierdziłem, że to strasznie skomplikowany system, dodatek mi powstał, tak jak system ekonomiczny i właściwie się sam w nim nie jestem w stanie połapać, więc chyba zamknę to, będę po prostu mówił. Zacznę od tego, że według mnie kopernikańska rewolucja w ekonomii jest w ogóle niemożliwa, dlatego że Kopernik pracował na bardzo prostym systemie planetarnym, jakim jest Układ Słoneczny i po prostu stwierdził fakt, który wcześniej był negowany, albo nie był negowany, tylko po prostu nikt nie był w stanie go odkryć, że to, że też bym dobrze powiedział w dobrej kolejności, że to się Ziemia i inne planety kręcą wokół Słońca, a nie odwrotnie. I to jest prawda fizyczna, astronomiczna, matematyczna, jaką Państwo sobie życzą, jak ją nazwać. Filozoficzna też, religijna, też dobrze, niech będzie. Natomiast w ekonomii, ponieważ to jest system znacznie bardziej skomplikowany od moich notatek, w których sam się pogubiłem,
takiej jednej prawdy po prostu nie ma i nie ma czego odkrywać w związku z tym. Więc żaden kopernikański przewrót w ekonomii nie jest możliwy. W ekonomii możliwe są wyłącznie opowieści o tym, jak działa gospodarka, które będą przy odrobinie szczęścia wewnętrznie spójne. Będzie ich zawsze bardzo wiele, będą wzajemnie sprzeczne. I niestety naszą cechą jest to, że większość tych, którzy te opowieści propagują, ignoruje fakty, które się z tymi opowieściami nie zgadzają. I z tego mamy mnóstwo nieszczęścia w gospodarce i w społeczeństwie niestety. Bo to jest nauka społeczna, tak? Ja zawsze mówię wszystkim swoim znajomym, ja nie jestem naukowcem, nie badam, ja zajmuję się ekonomią w praktyce, byłem doradcą w wielu krajach itd., itd. Ale zawsze mówię swoim znajomym, że na uczelni, którą skończyłem, University of Sussex, ekonomia to była nauka społeczna, ja jestem Master of Arts, tak? Czyli magister sztuk ekonomicznych, a nie nauk ekonomicznych i tak trzeba ekonomię postrzegać. Według mnie i dlatego ten przewrót nie jest możliwy, no bo żadnej prawdy nie ma do odkrycia. Ludzie, jak mówi powiedzenie rosyjskie, nie będę mówił go po rosyjsku, bo teraz tego języka nie wypada używać pewnie w jakichś tam różnych powodów. Człowiek to nie jest zwierzę i do wszystkiego przywyknie. I to oznacza, że człowiek zmienia swoje zachowanie w zależności od systemu, w jakim się znajduje. Warunków, w których się znajduje i tak samo w związku z tym zmienia się ekonomia, tak? I my próbujemy opowieściami ekonomicznymi zmieniać system, w jaki działa człowiek, a on się i tak dostosuje i zawsze będzie wykorzystywał system, który dostanie dla swojego dobra, dla dobra swojego i swojej najbliższej rodziny. I tyle, tak? I tak to wygląda i myśmy mieli już oczywiście kopernikańskie rewolucje i mamy taką sinusoidę postrzegania. Jestem absolutnie przekonany, tutaj pewnie większość z obecnych, albo może przynajmniej organizatorzy na pewno są przedstawicielami pewnego nurtu mówiącego o końcu neoklasycznej ekonomii. Ja jestem absolutnie przekonany, wierzcie mi, może tego się doczekamy wszyscy, że nasze, wasze intelektualne dzieci odkryją na nowo Smitha i odkryją na nowo Friedmana i będą mówili o błędach, a tak jak wy odkrywacie Kaleckiego i Marksa i będą mówiły o waszych błędach i będą naprawiały błędy, które politycy, i to jest bardzo ważne, politycy, którzy będą wdrażać rzeczy, o których tu mówimy, zrobią to gorzej niż wam się wydaje. I po prostu wszystko schrzanią. Przepraszam, nie wiem, jak to przetłumaczyć na angielski. Tak? I będziemy mieli problem. Tak? Myśmy już mieli za dużo interwencji państwa, za dużo regulacji i ona skończyła się w historii gospodarczej źle, tak? Zdecydowanie źle. I teraz potem mieliśmy za mało interwencji państwa i za mało regulacji. I to się też kończy źle, a za chwilę będziemy mieli znowu za dużo regulacji i za dużo interwencji państwa i się to znowu kończy źle. I to jest ta rzecz, którą chcę powiedzieć. I jeszcze mam jeszcze chwilę czasu, bo ja nie patrzę na zegarek. Dobra, a teraz szybko bardzo. PKB czy wzrost i tak dalej. Kolejna rzecz. My patrzymy na gospodarkę strasznie, powiedziałbym, północnocentrystycznie. To znaczy, my mówimy o końcu wzrostu, mówimy o tym, że już wystarczy, tylko powiedzcie to ludziom w Afryce, powiedzcie to ludziom w Południowej Ameryce, że już wystarczy. Ja wiem, że oni najbardziej cierpią przez zmiany klimatyczne, ale oni potrzebują wzrostu, tak? Bo nasze warunki życia i nasz dobrobyt nie zależy od tego, jaki mamy gospodarczy wzrost wbrew pozorom, tylko zależy od tego, jaki mamy zasób. Więc jeżeli tak naprawdę jednym sposobem na to, żeby globalnie nie było wzrostu, a żeby tamtym ludziom było lepiej, to jest to, żebyśmy my się pozbyli swojego bogactwa i oddali część tego bogactwa na południe w dowolny sposób. Ja nie wiem, czy to jest możliwe bez jakiejś globalnej rewolucji, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że zresztą to, czym się zajmują banki rozwoju też, i tutaj wrócę do miejsca, w którym pracuję, no my próbujemy, tak, pomoc rozwojowa cała, to jest kwestia tego, żebyśmy my, nie wiem, czy to jest możliwe, tak, żebyśmy my byli w stanie oddać część swojego bogactwa, pomóc rozwijać się, czyli niestety osiągać gospodarczy wzrost,
bo nie da się zwiększać bogactwa bez gospodarczego wzrostu. Po prostu to jest niemożliwe, tak? To jest definicja, tak? Gospodarczy wzrost to jest wzrost PKB per capita, wzrost bogactwa. Akumulujemy kapitał jako kraje, jako kontynenty, jako ludzie niestety też pojedynczy i mamy kapitalistów przez to. I to jest potrzebne w całym globalnym południu, to jest potrzebne większości ludzi na świecie i patrzenie na dylematy rozwojowe przez nas północny punkt widzenia jest bardzo egoistyczne. To wszystko. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czyli jeśli dobrze rozumiem, nie liczy się tak naprawdę, jaka jest bajka czy baś, tylko raczej kto tutaj steruje lalkami i w jaki sposób. Circa about. Dziękuję. W takim razie teraz pani profesor Ryszawska, prosimy. Ja myślę, że rzeczywiście ta radykalna zmiana w ekonomii jest potrzebna, w teoriach ekonomicznych, tylko pytanie jest, kto to ma zrobić. I moja teza jest taka, że dosyć słabo w tej drodze do zmiany teorii ekonomicznych odnajdują się uniwersytety ekonomiczne, czyli miejsca, gdzie te teorie się tworzy. Uczelnie wyższe, uniwersytety w Polsce są ciągle hierarchiczno-feudalne i nie są już awangardą intelektualną. Dlatego być może nadzieją na zmianę teorii w ekonomii są właśnie Polska Sieć Ekonomii, czy jakiekolwiek organizacje, miejsca, nie wiem, Polski Instytut Ekonomiczny, mamy w Polsce kilka instrat i tak dalej, które tworzą nową myśl ekonomiczną i nową wizję tego, jak myśleć o gospodarce, o ekonomii, o zmianach klimatu, o nierównościach. Jest mi przykro, bo sama jestem na uniwersytecie i przykro, bo może tak, uczelnie nie zauważyły, że nie są jedynym źródłem wiedzy. Informacji. Uczelnie nie zauważyły, że nie są jedynym miejscem jakby do przekazywania tej wiedzy, ale też do badań, do jakiejś refleksji i jakby trochę nawet uczelnie są trochę niezadowolone z tego, że już nie są głównymi ekspertami we wszystkich sprawach dotyczących ekonomii. Ja generalnie chcę powiedzieć, że nowy model jest nam potrzebny, ale jak jesteśmy w zmianie, teraz jesteśmy w zmianie w ogóle w świecie, ta zmiana się toczy na różnych poziomach, zmiany klimatu, zmiany społeczne, nierówności, mamy teraz pandemię, mamy wojnę. Ta zmiana się toczy na kilku poziomach. To na poziomie megatrendów, czyli mamy megatrendy i to widzimy. Megatrendy to są te trendy, których nie można zatrzymać. Czyli my musimy zidentyfikować megatrendy i zobaczyć, jakie one są i my je identyfikujemy. Potem mamy istniejący reżim, czy istniejący układ, który jest układem instytucjonalnym, prawnym, infrastrukturalnym, który dzisiaj istnieje. Czy to będzie gospodarka, czy to będzie państwo, czy to będą jakieś sektory energii, czy sektory transportu. I mamy ten poziom niszowy, nisze, peryferia. I na te nisze i peryferia też uczestniczą w tej zmianie. Czyli megatrendy erodują ten mainstreamowy reżim, a peryferie, nisze, na których tworzą się nowe inicjatywy, również go erodują od dołu. I właściwie moja nadzieja, mój optymizm dotyczący zmiany polega na tym, że ten proces się toczy, czy nam się podoba, czy nie, czy rządy go akceptują, czy nie, czy uczelnie go widzą, czy nie. Megatrendy i to, co się dzieje w niszach, erodują stary system. Ten system się będzie zmieniał i w tym sensie będziemy mieć nowy model gospodarowania, nowe teorie ekonomiczne, które również w niszach się wykuwają, bo mamy w niszach na przykład Polską Sieć Ekonomii, czy w ogóle ekonomię heterodoksyjną i tak dalej. I ta zmiana się toczy i ona się będzie toczyła i być może jesteśmy grupą, jedną z pierwszych grup, która ją identyfikuje, która widzi ją, która się w niej odnajduje. I wydaje mi się, że tego procesu się nie da zatrzymać. Nawet jak będziemy mieć duży opór ze strony koncepcji neoliberalnych, próbę konserwowania tej koncepcji rynkowej, z nieuwzględnianiem właśnie tych wszystkich externalities i takiego właśnie klęski w sumie bankructwa tego systemu rynkowego, to i tak ten proces się będzie toczył. Także ja jakby w tym sensie jestem o to spokojna, ale na pewno jest tak, że ta rewolucja moim zdaniem kopernikańska zdarzy się gdzieś w całym systemie gospodarczym poza uczelniami.
I poza takim no, tym starym myśleniem, że to uczelnie są miejscem tej intelektualnego fermentu, intelektualnego takiego wyprzedzania trendów. Ja myślę, że ekonomiści w Polsce dzisiaj nie nadążają po prostu za zmianą, nie nadążają za diagnozowaniem problemów, za budowaniem właśnie, robieniem badań i tak dalej. Na przykład wśród ekonomii i finansów jest najbardziej znane czasopismo Journal of Finance. I Journal of Finance od II wojny światowej nie opublikował żadnego artykułu na temat sustainability, sustainability transition, sustainable development, po prostu green economy, green finance. I on po prostu, no jakby, no nie wiem, stoi na straży takiego konserwatywnego myślenia. I w tej chwili na mojej uczelni 95% zajęć ze wszystkich przedmiotów to jest ekonomia neoliberalna, rynkowa, zarządzanie, korporacyjne finanse, rynki finansowe, ekonomia w takim sensie, gdzie tam te heterodoksyjne teorie są gdzieś tak na peryferiach tam nadmieniane, że w ogóle istnieją. I jeżeli student przychodzi przez 3-letnie studia licencjackie i przez 2-letnie magisterskie i z żadną heterodoksą, z żadną alternatywą się nie spotyka, no to trudno, żeby też był rzecznikiem. Także czasem na nasze uczelnie przychodzą już studenci gotowi do zmiany, na przykład po liceum, po doświadczeniach młodzieżowego strajku klimatycznego, mają swoje diagnozy, mają swoje wiary w swoje alternatywne koncepcje i być może oni wniosą też tą zmianę. I oczywiście młode pokolenie pracowników, ale no po prostu w tym sensie ta zmiana się potoczy gdzieś no, na różnych polach, na różnych poziomach. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że znany Państwu Thomas Piketty w tej nowej książce Capital and Ideology, on napisał, że wszyscy wiemy, że system kapitalistyczny, system rynkowy kreuje nierówności, że stopa zwrotu z kapitału jest wyższa od stopy wzrostu PKB, że nierówności są wpisane jako immanentna część tego systemu, ale mimo wszystko mamy taki opór mentalny, taki mindset, opór mentalny, żeby na podstawie tych ewidentnych zdarzeń i faktów skrytykować kapitalizm i skrytykować neoliberalną ekonomię, że to jest po prostu jakiś taki psychologiczna blokada. Nie? Także zachęcam do rewolucji wśród nas, zachęcam do przekraczania tych granic, zachęcam do tego, żeby głośno mówić o bankructwie pewnych koncepcji i jakby no, w ten sposób jakby zmieniać tą rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Tutaj na tej sali myślę, nikogo nie trzeba namawiać i tych oporów mamy mało. I mam też wrażenie, patrząc na salę, że z tej niszy wychodzimy jako Polska Sieć Ekonomii, ale też chociażby patrząc na dorobek zespołu Good Life, profesor Steinberger, widzę, że to też się nie dzieje tylko w Polsce, ale w wielu krajach. I oddaję od razu głos panu profesorowi Schindlerowi, proszę. Schindlerowi oczywiście, przepraszam. Dziękuję bardzo. Ja jestem humanistą i dziwię się, że właściwie jestem jedyny tutaj na tej sali w sytuacji, gdy to właśnie humaniści głównie wprowadzili nas w ten pasztet, bo oni są odpowiedzialni za kluczowe zadania związane z tą presją prowzrostową. To humaniści przecież są odpowiedzialni za design produktu, za marketing produktu, za wymyślanie opowieści o produkcie. Pełnią takie absolutnie kluczowe role, funkcje, bez których ta maszyna samonapędzającego się wzrostu nigdy by nie ruszyła. Jeśli mówimy o poszczególnych jak gdyby stadiach marketingu, kreowania, budowania produktu, no to coś, co od kilkudziesięciu lat jest takim tym marketingiem doznań czy budowaniem, to jest przecież projektem typowo humanistycznym, wymyślonym przez humanistów. I to jest obszar, za którym my szkolimy humanistów po to, żeby rozwiązywali, budowali właśnie możliwość takiego operowania doznaniami. Powiem więcej, jeśli mówimy o tym, jak zmieniła się rola innowacji
od takiego sposobu myślenia, od rozwiązywania problemu takiego bardziej klasycznego do utowarowienia innowacji, do wymogu, do jako środka, który służy odróżnianiu, identyfikowaniu produktu. Mówi się o osobowości produktu, tożsamości, która jest później projektowana na konsumenta, no to jest też przecież projekt humanistyczny. Także to jest, jak jest takie powiedzenie, że nie możemy pozostawić klimatu klimatologom, bo to jakby nie oni wywołali ten problem. Tak myślę, że jeśli mówimy o takim marzeniu o dewzroście i o takim uwolnieniu się od tego, od tej presji wzrostowej, to też chyba nie możemy tego, nie wiem, nie jestem przekonany, czy ekonomiści sobie dadzą radę sami. Tak więc to tak z tej perspektywy humanistycznej. Teraz tak, jeśli patrzymy na ekonomię, to ona, nie wiem, w to mówienie o przewrotach kopernikańskich, no to jest taka ta metafora bardzo silna, ale właściwie to tak, ja się zgadzam z takimi głosami, że my ciągle mamy taką to presję, to jest jakby bardzo, bardzo żywe i sposoby identyfikowania tego, co jest źródłem wartości czy użyteczności produktu, samych granic, jak gdyby też ekonomii, co jest gospodarką, czy co ekonomia uznaje za gospodarkę, czy uznaje tylko to, co podlega, jest związane z tym rynkiem finansowym, czy jak postulują właściwie niektórzy heterodoksi, żeby jak gdyby szerzej z tym wychodzić, no to są te wyzwania, o których mówimy w charakterze takim z jednej strony życzeniowym, a z drugiej strony no, składając nacisk na ten bardzo istotny aspekt jak gdyby tej ekonomii jako nauki normatywnej, a nie tylko opisowej. I to jest też jak gdyby kwestia takiego balansu pomiędzy tym, co jest normatywne, a tym, co jest opisowe w ekonomii. I myślę, że to jest takie ten wyzwanie. I na koniec chciałbym tak troszkę tak skrótowo sygnalizując pewne wątki, chciałbym zwrócić uwagę na takim, jak o jakiej głębokiej my mówimy przemianie takiej w odniesieniu do gospodarki czy ekonomii także, czy na ile mówimy o takich przemianach o charakterze ewolucyjnym, a na ile transformacyjnym. Tu gdzie pojawiła się kwestia decouplingu w wypowiedzi pani profesor na samym początku, pewnych dekaplingu, jeśli rozumianego jako nadzieja rozłączenia zużycia energii i wzrostu gospodarczego, takiego wzrostu gospodarczego tradycyjnie rozumianego. Czy jeszcze inne są takie wcześniejsze nadzieje, na przykład związane z dematerializacją? One gdzieś powstawały równolegle i równolegle okazały się równocześnie też okazały się płonne. W przypadku dematerializacji to było takie nadzieje związane z cyfryzacją, a jeśli weźmiemy pod uwagę takie konkretne przypadki, jak chociażby powiedzmy blockchain, no to mówimy, że to ta idea właściwie poszła w zupełnie swoją odwrotność, jeśli chodzi o zapotrzebowanie takie te konsumpcyjne dotyczące zasobów. Więc z jednej strony mamy te hasła, pewne takie też ogólne koncepcje, takie jak circular economy, bardzo trudna do
do operacjonalizacji, ciągle cierpiąca na to, że te hierarchie, które chcielibyśmy, żeby zgodnie z którymi ona działała, to w rezultacie one są, działają odwrotnie. Więc jeśli to okazuje się, że te przedsięwzięcia, te projekty, one nie działają, bo nie przynoszą rezultatów, bo nie mają charakteru transformacyjnego, nie zmieniają tej gospodarki w sposób istotny. Tak jak na przykład recykling nie narusza sposobu naszego jak gdyby traktowania rzeczy, przedmiotu, dodaje tylko zagospodarowanie tego, co pozostaje po tym i rezultaty takie cyfrowe, liczbowe są bardzo twarde. No nie uciekniemy jednak, jeśli myślimy tu o rzeczywiście w uzyskaniu jakichś rezultatów konkretnych, od transformacji związanej z dwiema przynajmniej kwestiami, mianowicie tak ograniczania, co jest realizowane czasami też pod hasłem degrowth, chociaż to jak gdyby nie jest to samo, oraz tej dekomodyfikacji, czyli odtowarowienia, bo właśnie w wyniku jak gdyby sercem jak gdyby działań marketingowych jest właśnie to utowarowienie to czegokolwiek, jak gdyby ten proces postępuje. Obie te rzeczy, jak gdyby ograniczanie i odtowarowienie, idą absolutnie pod prąd tej gospodarki, jaką mamy. I tu jest pytanie takie, nie czy gospodarka, czy ekonomia, tak, bo ja traktuję też ekonomię, przepraszam, ekonomistów też, jako część aktywności gospodarczej, tak. Powiedzmy tu, tą konferencję też traktuję jako, uznaję, że biorę udział w czymś takim jak w aktywności gospodarczej, tak, typowo nie ekonomicznej. No więc to jest wyzwanie takie, to jest pytanie, to jest bardziej nie czy nastąpił przewrót kopernikański, tylko rzeczywiście bez takiego przewrotu, który w ekonomii tej, jaką znamy, i w gospodarce tej, jaką znamy, i ekonomii, która jest częścią, która w sposób taki normatywny sankcjonuje to, jaką znamy, no jest absolutnie nie do pomyślenia, bo to wymaga odwrotnych tych sposobów. No ja teraz skończę, a jak zostanę dopuszczony jeszcze raz do głosu... Chyba przerwać za chwilkę. Tak, ale... to podam to na konkretnym przykładzie, pokażę. Bardzo dziękuję za konkretne propozycje i też za wsparcie tutaj z humanistyki. I w takim razie tutaj pani profesor Porada Rochoń poprosiła mnie o udzielenie głosu również tej serii pytań, więc oddaję teraz głos pani profesor. Dziękuję bardzo. Może a konto kolejnego pytania, to ja szczerze wolę się wypowiedzieć w tej kwestii. Tym samym na początku, nie zgadzając się z przedmówcą, z panem Mateuszem, dlatego że porównując ekonomię czy wskazując, że wracamy dzisiaj do tych, którzy powiedzmy 100 lat temu coś stworzyli, coś do tej ekonomii dodali, no to też z modą jest tak samo. Niemniej jednak mówienie, że ekonomii nie da się zmienić, to myślę, że tutaj nie chciałabym nazwać słowem nieporozumienie, ale my nie tyle się zastanawiamy, czy tylko kiedy i jak, to chyba trzeba byłoby. Stąd ta redefinicja podejścia, redefinicja myślenia o ekonomii, według mnie to jest absolutna konieczność. I postaram się dosłownie kilka zdań w stylu żołnierskim do tego się odnieść. Pierwsza rzecz, na którą ja bym zwróciła uwagę, to jest właśnie powzięcie działań, które miałyby na celu może nie tyle zmianę czy jakąś rewolucję w ekonomii, ale właśnie redefinicję podejścia do tej ekonomii, raczej ewolucję niż rewolucję. Inna sprawa to jest to, co w ekonomii chyba jest kluczem według mnie, to jest predykcja, przewidywanie. I tak jak już dzisiaj nasz gość Steve powiedział, że i to wszyscy wiemy, że to on przewidział jako jeden z pierwszych wielki kryzys 2008 roku, to te przewidywania były, tylko problem był taki, że tylko
kilku ekonomistów przewidziało ten kryzys, a reszta po prostu nie słuchała. I gdybyśmy trochę inaczej do tego podeszli, to dzisiaj prawdopodobnie nie mielibyśmy takich konsekwencji, jakie odczuliśmy przez ostatnie lata. Inna sprawa z przewidywaniem jest taka, i tutaj można odnieść się do słów noblisty Solowa, a propos modelowania, że model, zanim zacznie być dopuszczony do obrotu w cudzysłowie, powinien przejść tak zwany smell test, czyli test zapachu. Jeżeli się sprawdza, to wtedy może być wprowadzany w obieg. Często jest tak, że te modele są tworzone i one zaburzają rzeczywistość, ponieważ właśnie są obarczone szeregiem błędów i nie są testowane. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia to jest to, co dzisiaj też zostało uwypuklone, mianowicie podejście, które powinno być równoległe, krótko i długoterminowe. Nie tylko skupianie się na efektach czy konsekwencjach długoterminowych, albo tylko skupianie się na efektach, konsekwencjach krótkoterminowych, ale branie pod uwagę obu. Głównie dlatego, że wszystko zależy od kapitału, a jak wiemy, ten jest ograniczony. W przypadku kryzysu klimatycznego kluczem są finanse do zmiany sposobu i tutaj ta priorytetyzacja też powinna być wzięta pod uwagę. I trzecia kwestia, tak jak obiecałam, będzie krótko, to jest kwestia uzyskania efektu synergii, czyli ekonomiści mogą prognozować, mogą tworzyć modele, ale jednak powinno to być wykonane wespół z ekspertami z danej dziedziny. Ani jedni nie powinni robić tego sami, ani drudzy, tylko powinien być wypracowany efekt synergii. Trzeba połączyć siły, wtedy prawdopodobnie nasze działania przyniosą zdecydowanie lepszy skutek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. I zaraz oddam głos profesor Steinberger, która tutaj z nami cierpliwie cały czas czeka online. Natomiast zapowiem teraz właśnie drugą rundę pytań. Tutaj jednym z takich tematów, który powraca w kolejnych wypowiedziach i też był obecny mocno w wykładach otwierających, to jest kwestia wzrostu gospodarczego. Na ile on jest po pierwsze możliwy do trwania w skali globalnej, na ile on jest również pożądany w ogóle w tym momencie, a może wręcz, jak tutaj wynikło z części badań, profesor Steinberger może być wręcz szkodliwy. Więc teraz chciałbym prosić ekspertów tutaj zgromadzonych o takie wnioski właśnie z prowadzonych badań i praktyki. Jakie byłyby takie konieczne zmiany, ale już teraz bardziej w gospodarowaniu, w organizacji naszych gospodarek, także w ekonomii politycznej, tak żeby te gospodarki były faktycznie zrównoważone z możliwościami planety? W jaki sposób możemy również odejść od tego paradygmatu zorientowanego na wzrost gospodarczy? Pani profesor Steinberger, prosimy. Thank you so much. I hope you can hear me. Great. Thanks so much. I already addressed in my presentation, I believe that the evidence is overwhelming that economic growth is harmful and not tenable. And in terms of, I'm sorry, I don't have the names of all the people on the panel, but one of the panelists mentioned that economics is stories and stories we tell ourselves. And I think that this is fundamentally true, so economics is a social creation. And I think that person then went to say, humans are selfish, and that's just true. And that is a false economic story. It's an economic story we like to believe, but it's not actually true, it's not empirically observed, et cetera. It's mainly exists as an economic creation rather than a reality. And I think that in that context, it's very important for us to understand what we're protecting when we protect economic growth and what we're destroying, what we're protecting if we change systems. And what we're protecting when we protect economic growth is we're protecting inequality and wealth accumulation. That's basically it. And what we're protecting when we protect alternatives is we're protecting a viable biosphere, which we all depend on for our most basic living. And we're also protecting a certain level of equality and democracy that is necessary for the decent function of human societies. So I would really put it at that level, and it does pose very strong political economy questions. There was also a comment made about the global south and that growth is necessary for the global south. And that's obviously true for quite a lot of countries that exist at very high levels of deprivation and poverty. However, that growth does not have to be fossil fueled.
and that growth does not have to be unequal. So we are talking about really a change in paradigm where the economy is oriented towards satisfying human needs within planetary boundaries. And that does not have to be accompanied by massive increase in resources, even levels of energy use, or other environmental degradation. If global North countries want to help the global South, there is a very easy thing to do, which is never considered, never spoken, but that's basically just canceling the debt. Global South countries are trapped in governance structures that are detrimental and in economic systems that are detrimental because of the debt that the global North holds. So the best climate finance is not foreign aid or tiny little bits of investment banking, it's just canceling the debt. And there's a reason that global North countries refuse to do that, which is because we are in a post-colonial system with colonial dependence that is being perpetuated through the global financial system, and that's very clear. But I think that that's something that people in this conference should be well aware of, is the importance of debt cancellation. Moreover, there is no such thing as fossil fuel development for global South countries. I think that that's also a complete fiction, because fossil fuel, continued use of fossil fuels will make those areas physically uninhabitable for humans. So the combination of heat and humidity and the rate of crop failure that will advance at, you know, through a 3-degree world, which is where we're heading right now, will not make prosperous life possible, or in fact life at all possible in many regions of the world. So I think that that's something else to really turn away from. There are some things that are being said that are completely fictional and that do not belong in any kind of reality. In terms of the direction for universities, I just want to recommend one publication we made, which is called From Publications to Public Actions. And I think that having that discussion within your universities can be an important way forward. And I'll stop talking now. Thank you. Thank you, Julia. Brilliant. Wygląda na to, że ten postulat anulowania długu Światowego Południa tutaj będzie jednym z głównych wniosków naszego kongresu i może nawet jakąś petycję wypadałoby stworzyć po tym naszym spotkaniu. Chociaż jestem właśnie ciekaw, co na to powie przedstawiciel banku, i oddam głos panu Mateuszowi Walewskiemu od razu. Co mam powiedzieć? Ja też tego nie pamiętam, bo ja wtedy maturę robiłem, circa about. Nie, nawet nie matury. Matura 92, czyli 90 rok, to przed maturą byłem sporo raczej. W Polsce anulowano dług w dużej części, więc myśmy na tym skorzystali. I zresztą to anulowanie długu, zresztą u nas w banku wciąż pracuje osoba, która negocjowała anulowanie długu polskiego w 90 roku i wspomina to. I to były negocjacje między rządem, po stronie polskiej byli też przedstawiciele banku też. Jeszcze pamiętam, który tutaj wtedy był bank, który z tych banków, które wtedy istniały. No i negocjowaliśmy z rządami i z wierzycielami, klubem paryskim, klubem londyńskim, i anulację długu uzyskaliśmy, więc wydaje się, że to jest na pewno warunek, na pewno dla krajów takich jak Ukraina na przykład w tej chwili, tak? No to nie można, znaczy jeżeli nie anulujemy długów Ukrainy jako pierwszy krok jej odbudowy powojennej, to będziemy po prostu globalnymi idiotami, tak? Więc bo to jest podstawa, tak? Znaczy, że można kraju, który został zaatakowany, który się odbudowuje po wojnie, obciążać spłatą długów. Natomiast nie wiem, czy też trzeba zwrócić uwagę na to, że my jako północ globalna też potrzebujemy finansów stabilnych po to, żeby inwestować w technologie, które zbawią południe. Tak, bo jeżeli południe ma rosnąć i ma rosnąć nie w oparciu o węgiel, ropę, gaz, tylko w oparciu o zielone technologie, to wymaga potężnych nakładów inwestycyjnych, a te nakłady inwestycyjne muszą ponieść ci, którzy są wierzycielami najczęściej, tak? Czy jeżeli my ich jakby, jeżeli zaburzymy system, to nie będzie miał kto tych inwestycji realizować. Musimy o tym zawsze pamiętać. Znaczy każdy nasz postulat ma też, tak jak powiedziałem, chciałem to powiedzieć, że też w sumie nie wiem, czy to powiedziałem w poprzedniej swojej wypowiedzi, tak? Każdy nasz postulat ma swoje koszty i ma swoje konsekwencje. Zresztą o tym na początku mówił pan rektor, tak? Żebyśmy na to bardzo uważali, bo my, mając słuszne postulaty, czasami możemy to, do czego dążymy, zaprzepaścić, realizując te postulaty w zbyt radykalny sposób. I o tym bym zawsze po prostu pamiętał, że
że musimy robić to tak, żeby ten system wciąż, żebyśmy dalej mogli inwestować, dalej mogli mieć kogoś, kto instytucje jakiekolwiek, czy państwa, nie wiem, tak, to sfinansuje te, czy firmy, czy banki, które sfinansują te inwestycje, które są potrzebne, bo one są potrzebne, tak, i są potrzebne pewnie właśnie nie nam, tylko krajom globalnego południa i to jest, co powiedziałem, ja nie powiedziałem, że kraje globalnego południa, bo jak rozumiem, tak zostałem zrozumiany, to też kwestia opowiastek, tak, my opowiadamy opowiastkę, a ktoś rozumie ją tak, jak rozumie, a nie tak, jak my ją chcemy opowiedzieć. Też trzeba o tym pamiętać, szczególnie politycy, pamiętajcie o tym. W związku z tym, tak, kraje południa potrzebują wzrostu gospodarczego, żeby wyrównać, żeby świat był bardziej zrównoważony, tak? Z tym się chyba wszyscy zgodzimy. No więc to nie znaczy, że ten wzrost musi być oparty o fossil fuels, tak? O paliwa kopalne. Może być oparty o zielone technologie, ale żeby to było możliwe, potrzebne są potężne inwestycje, które mogą sfinansować tylko te instytucje, którym ewentualnie chcemy zabrać te środki, anulując długi. Więc pamiętajmy o tym. Także to nie jest takie proste. Bardzo dziękuję. No i tutaj finanse znowu w centrum całego tego układu. Kolejny głos poproszę pana profesora Schindlera, prosimy. Dziękuję. Ja obiecałem, że dam przykład jakiś i chciałbym, żebyśmy przez chwilę wyobrazili sobie opakowania. Od gdzieś wielu lat trwały prace nad wprowadzeniem tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta i mają być wprowadzone opłaty te depozytowe i kaucje na wszystkie, i mówi się w skrócie tak, wszystkie opakowania, ale tak naprawdę chodzi tylko o drobną część opakowań, wyłącznie o opakowania na napoje. I jest to traktowane jako, owszem, to porządkuje rynek opakowań, natomiast w ogóle go nie zmienia, jak gdyby nie zmienia sposobu używania, zapotrzebowania, sposobu konsumpcji opakowań, a trwało to, no intensywne prace legislacyjne trwały przez ostatnie 2 lata, konsultacje społeczne i tak dalej. W rezultacie doprowadzono do zmiany takiej zupełnie niewielkiej. Natomiast jak powinna wyglądać ta zmiana dotycząca opakowań w duchu takim wzrostowym, tak? Gdybyśmy sobie to wyobrazili. No to tak jak skończyłem tą swoją wypowiedź poprzednią, to są te dwie główne kwestie. Przede wszystkim ta dekomodyzacja, czyli opakowanie musiało być przestać przedmiotem konsumpcji, tak? Kiedy może być, jak gdyby przestać przedmiotem konsumpcji, przestać, musielibyśmy oczekiwać, uzyskać taki efekt dosyć istotnego ograniczenia marketingowych funkcji opakowania. Wtedy moglibyśmy mówić o także takim ograniczeniu ilościowym, o mniejszym zużyciu tego materiału. I to właściwie jedyna droga do osiągnięcia tego, to jest po prostu standaryzacja. I to nie dotyczy tylko opakowań, ale w przypadku opakowań to jak gdyby jest bardzo, bardzo ewidentne, ze względu na to, że tutaj jak gdyby bardzo łatwo oddzielić jest to, co jest tą funkcją użytkową opakowania, a to, co jest jak gdyby tą funkcją marketingową. I te odpady, kłopoty z odpadami, one wynikają w większości przypadków przede wszystkim z tych funkcji marketingowych. Standaryzacja oznaczałaby, że tego samego rodzaju produkty pakowane są w takie same opakowania. I to tym nie jest zainteresowany absolutnie nikt, ani producenci,
tych produktów, ani producenci opakowań, ani legislatorzy, chociażby z tej prostej przyczyny, że te regulacje dotyczące takich tych ochrony środowiska i tak dalej, za to odpowiedzialne jest ministerstwo, właśnie Ministerstwo Środowiska, a my tu mówimy o standaryzacji, która w ogóle im to umyka, dlatego że to jest jak gdyby ta prewencja odpadowa, to musiałoby, to jest inny obszar, to jest tego Ministerstwa Gospodarki czy coś w tym rodzaju. No i na końcu nie są zainteresowani także tym konsumenci, dlatego że mają z tego fan, no opakowania są przedmiotem konsumpcji. Więc jeśli weźmiemy właśnie taką konkretną rzecz, to myślę, że widać jak w pigułce, jak trudny jest to problem, bo rzeczywiście stoimy przed wyzwaniem rebelii, która spowoduje doprowadzenia takiej sytuacji, że te wszystkie strony się zbiorą razem i powiedzą, dobrze, to my będziemy mieli teraz sytuację taką, nie że wszyscy wygrywamy, ale wszyscy przegrywamy. Nie win-win, tak? I teraz jak to osiągnąć? To jest, w tej chwili jest, pracujemy nad takim projektem, z takim zespołem, nie tylko interdyscyplinarnym, ale przede wszystkim takim transsektorowym, tak, żeby w to wciągnąć i zainteresować samych te środowiska producenckie. Tutaj specjalnie nie ma na to czasu, bo zaraz i tak zostanę pogoniony, ale także jak gdyby sygnalizuje, tak, że jest możliwe, tak, jest możliwa rebelia, nad którą pracują, w wyniku której strony się spotkają i powiemy, fajnie, to my teraz wszyscy przegramy. Tak? I to jest transformacja gospodarcza. Przegramy, myśląc tymi kategoriami tych zysków, które mamy teraz, z tych bardzo napompowanych i nie dających się do jakiegoś obrotu dalszego opakowań. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Świetny przykład, bo myślę, że on pokazuje, że szereg rozwiązań jest na stole, mniej więcej wiadomo, co robić, ale jest ekonomia polityczna i jest rozkład władzy, który je blokuje. Za chwilkę oddam głos pani profesor Ryszawskiej. Jej wystąpienie będzie takie wieńczące w zasadzie nasz panel, ale państwa już proszę o przygotowanie swoich pytań tutaj do naszych panelistów. Pani profesor. Ja chciałam powiedzieć o zmianie paradygmatu w ekonomii i jest on rzeczywiście konieczny, ale moim zdaniem ta zmiana paradygmatu musi się dokonać z upodmiotowieniem i włączeniem w ten proces zmiany paradygmatu obywateli. Ponieważ dotychczasowy model gospodarczy był oparty na koncepcji konsumenta. Obywatel, człowiek został zredukowany do roli konsumenta, producenta i właściwie ta zredukowana rola wprost w teorii neoliberalnej czy liberalnej mówi się o tym, że w liberalnej, że coś takiego jak obywatel nie istnieje. I my w tej chwili musimy zredefiniować, poszukać nowego modelu i mamy problem, bo mamy tylko te standardowe nazwy, liberalizm, neoliberalizm, kolektywizm, komunizm, komunitaryzm. Nie mamy dobrych nazw, ale nowy model musi moim zdaniem rozszerzyć koncepcję człowieka z roli konsumenta, producenta do roli obywatela. Jak jesteśmy obywatelem, no to mamy trochę inne prawa, trochę inne obowiązki, ale również mamy prawo do, nie? Prawo do świata takiego innego, mamy prawo do czystej energii, mamy prawo do, no wszystko jak inne prawa. Prawa tam wolnościowe i tak dalej. I to zmienia koncepcję ekonomiczną. Jeżeli mamy prawo do czystej energii, jeżeli mamy prawo do czystego powietrza, jeżeli mamy prawo do czystych tam jakichś innych produktów, to jakby to zmienia i rolę państwa, i naszą rolę, naszą podmiotowość i zmusza do tego, żeby stworzyć narzędzia, które nam umożliwią tą obywatelską podmiotowość w tym nowym modelu ekonomicznym. Jeżeli ta zmiana nie nastąpi, jeżeli nie nastąpi zmiana paradygmatu, z której przejdziemy od roli konsumenta do roli obywatela, i jeżeli to się nie stanie na mocy ewolucji, to się stanie na mocy rewolucji, tak nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania. Po prostu tak jak Piketty przewidywał, jeżeli nierówności będą rosły, jeżeli napięcia będą rosły, jeżeli będziemy spychani na margines jako obywatele z naszą sprawczością, z naszą kompetencją, z naszą eksperckością, to skończy się rewolucją. Dlatego ekonomiści, politycy nie rozumieją tego, że ewolucja paradygmatu w ekonomii
może zapobiec rewolucji, rewolucji społecznej, rewolucji politycznej, jakby no, obywateli, niektórzy nie są włączani w ten proces. Dlatego to zderzenie homo economicus z obywatelem jest tutaj bardzo ważne i wtedy jesteśmy też konsumentem, jesteśmy producentem, ale troszkę ta koncepcja człowieka jest szersza. I ta koncepcja wprowadzenia obywateli do modelu ekonomicznego, do ekonomii jako punktu odniesienia, jako ważnego aktora, sprawia, że musimy uznać eksperckość obywateli. I moim zdaniem czas naukowców jako jedynych ekspertów się skończył. I to już się skończył dawno, tylko my nie chcemy go zobaczyć. Nie jesteśmy jedynymi ekspertami, jest wielu ekspertów, to nie my jesteśmy jedynymi, którzy tworzą kreatywne teorie i myślą o przyszłości i tworzą nowe koncepcje. Musimy zauważyć, że zwykli obywatele, już nie mówię o innych tam grupach ekspertów takich biznesowych i tak dalej, ich eksperckość jest ważna. I to było moje odkrycie z ostatnich lat, bo zaczęłam prowadzić projekty w ramach europejskich projektów z Horyzontu 2020 i tam w każdym projekcie badawczym następuje kokreacja jakby z obywatelami, czyli naukowiec nie jest dzisiaj źródłem wiedzy, źródłem kreatywności, źródłem jakby odkryć, tylko proces się toczy zbiorowo, grupowo i eksperckość naukowca jest zrównana z eksperckością obywateli, czy członków wspólnot, czy NGO-sów, czy innych osób partycypujących w tych badaniach. I to mnie naprawdę nauczyło bardzo dużo i pokazało, jak można tworzyć naukę wspólnie z innymi. My nie chcemy, czyli jest citizen science, nie mamy citizen science, czyli nauka tworzona wspólnie z innymi przedstawicielami jakby no, naszej tutaj społeczności społeczno-gospodarczej, ale z równą eksperckością, z równą podmiotowością. I w nauce mamy z tym problem, żeby uznać eksperckość innych poza nami samymi, włączyć tych innych jako źródło wiedzy, źródło mądrości, źródło świetnych diagnoz, źródło identyfikacji problemów. Ale mamy ten problem z obywatelami też w samorządach. Mamy problem władzy samorządowej, czy mamy problem w ogóle władzy, która nie chce uznać eksperckości obywateli w różnych sprawach, a być może takie czasy są, że to trzeba spróbować zrobić. Także myślę, że to ma wielkie implikacje dla nauki, dla uczelni, dla samorządów, że musimy uznać eksperckość innych innych osób, które jakby w tym biorą udział i kokreować z nimi. Czyli kokreacja to jest druga rzecz, której się nauczyłam. Kokreacja z innymi w procesie tworzenia, czy to będzie kokreowanie wiedzy, czy rozwiązań społecznych, czy rozwiązań samorządowych. Tu mamy nasze polskie ruchy miejskie, które bardzo dobrze próbują kokreować. Chociaż żeby mogła kokreacja nastąpić w nauce, albo kokreacja w samorządach, albo kokreacja w miastach, to ci, co zajmowali do tej pory rolę władzy czy rolę autorytetów, rolę ekspertów, muszą się odsunąć, muszą zrobić miejsce. I wtedy taka nowa przestrzeń, nowe miejsce dla kokreacji obywateli w nauce również będzie jakby stworzona. Także przepraszam. I jestem za tym i to jest nowy paradygmat moim zdaniem z obywatelami w środku, z ich eksperckością w środku. Dziękuję. Idąc tym tropem, to przyjmujemy nie tylko pytania, ale też deklaracje. I będę niestety musiał wybierać, bo nie mamy aż tyle czasu tutaj na początek. Proszę. Mam pytanie do pani profesor Prady-Rachoń. Czy mogłaby pani rozwinąć, co Fourier w latach 20. XIX wieku pisał na temat zmian klimatu? To ja pana zapraszam na przerwie. Odnajdę i panu pokażę, dobrze? W dwóch słowach tego nie powiem. Dobrze, najszybszy wykład z Fouriera mamy za sobą. Kto? O, tutaj. Dzień dobry, dziękuję za panel. Pan z banku powiedział coś takiego, z BGK, tak? Powiedział pan coś takiego, że te innowacje, które muszą powstać, żeby uratować południe i świat, muszą powstać u nas, w sensie bogatej północy. No i to jest bardzo mocne takie podłoże kolonialne w tym, co pan powiedział. Natomiast ja chcę państwa zapytać, postkolonialne, że to u nas musi być ta wiedza, ten know-how i te źródło pieniądze. Tych inwestycji. Pieniądze chociażby. Pieniądze muszą być u nas. No dobrze, powiedziałem o know-how. Okej, to ja bardzo proszę państwa wszystkich, włączając pana moderatora, do tego, żeby państwo zastanowili się i może podzielili się tym, jak rozwiązać właśnie ten problem. Tego, że znowu mamy myśleć o tym, że to my mamy wymyślić te rozwiązania na wyzwania świata. Dziękuję.
Tak? No dobra, okej, okay, bo skoro było to pytanie przeze mnie jakby z mojej winy zadane, to w takim razie pewnie jestem pierwszy, który powinien na nie odpowiedzieć. Znaczy, o Jezu, to jak to powiedzieć znowu w dwóch słowach? Jak Waleski ma zrobić wykład z Waleskiego? Dobra, przepraszam, śmieję się. Dobra, chodzi o to, że no, tak się złożyło i to jest trochę jak z Kopernikiem, to jest prawda, a nie opowiastka tym razem, że najlepsze, że po pierwsze pieniądze, fundusze, bogactwo, a po drugie najbardziej awansowana wiedza naukowa, która jest potrzebna, inżynieryjna, żeby stworzyć alternatywne dla paliw kopalnych źródła energii, tak się przypadkiem złożyło przez jakieś tam kilkaset lat historii, a właściwie ostatnie 150 lat historii, że to jest wszystko na północy. I to, co my musimy zrobić, to jest wymyślić, właściwie to już wiadomo, jak to zrobić, tylko kwestia technologii jest i trzeba to sfinansować, wymyślić, jak stworzyć alternatywne dla paliw kopalnych źródła energii, czy to będzie wodór, czy to będzie cokolwiek innego, nie wiem jeszcze, czy to będzie atom, znienawidzony przez niektórych, ale wciąż w miarę bezpieczny, tam gdzie nie ma sejsmicznych, tam gdzie jest sfera niesejsmiczna. Jeszcze nie wiem, to zależy, ale ta cała wiedza jest tu i to jest nasza odpowiedzialność potężna. To nie jest postkolonialne myślenie, tylko to jest nasza odpowiedzialność wobec globalnego południa, któreśmy, ja się z tym zgadzam, kolonialnie wykorzystywali. Zresztą jeżeli spojrzysz akurat na tą sprawę, czy jest się krajem postkolonialnym, czy jest się ofiarą kolonializmu, to akurat Polska jest ofiarą kolonializmu, a nie jest krajem postkolonialnym. Natomiast, więc tutaj jak nie ma jakiejś takiej kolonialnego myślenia w Polsce, bo to bez sensu w ogóle jest, tak? Bo kolonialne myślenie, Polska nigdy nie miała kolonii. W czasie II Rzeczypospolitej ktoś chciał kiedyś Madagaskar zrobić polską kolonią, ale nie było na to powera. Owszem, Madagaskar kiedyś miał polskiego króla, Beniowski hrabia, ale tam na polska flaga wisiała, ale to był zupełny przypadek. Natomiast wydaje mi się, że no to tak jest. Znaczy, i teraz musimy za to zapłacić, musimy to wymyśleć i musimy to oddać za darmo globalnego południu. I to jest problem największy. Znaczy, że my to musimy za darmo oddać, tak? Bo jeżeli, no bo oni nie są w stanie zapłacić. I mi się wydaje, że ten problem jest do rozwiązania. Jak zachęcić globalną północ, żeby zapłaciła, wymyśliła i oddała za darmo. Ja chciałam tylko powiedzieć w tej sprawie, że ja nie wierzę w eksperckość północy w sprawach południa, nie? Także... Ja nie mówię o sprawach południa, mówię o inżynierii. Znaczy, ja też chciałem taki głos osobny tu dodać. To, że czy Polska nie była krajem kolonialnym, jest w tak bardzo kontrowersyjne. Raczej jest sporo literatury w tej chwili dotyczącej właśnie tego kolonializmu na wschodzie. Ale tutaj rzeczywiście jakby kluczowa jest ta kwestia, jak będziemy definiować to, co nazywamy tym kryzysem czy katastrofą, czy to ograniczymy tylko do wąskiego problemu takiego technologicznego i energetycznego, czy mówimy o kryzysie i katastrofie jako takim zjawisku, gdzie elementem tego jest na przykład koncentracja kapitału, tak? I ta globalna koncentracja kapitału i parę innych rzeczy, także takich, tych społecznych. I przekładając to na konkrety, to myślę, że to jest ten dylemat, powstaje wtedy, kiedy mówimy o na przykład o carbon dividend, tak? Który takim pomyśle o dywidendzie węglowej, która jest aktualnie rozpatrywana tylko w obrębie poszczególnych krajów. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to północ produkuje ten węgiel, a ofiarą jest południe, to no, wyzwaniem jest rozliczenie tych kosztów i zysków globalne. I wtedy nie mówienie w kategoriach, że my musimy coś dać, w dodatku za darmo, tak? Tylko mówimy o
mówimy tu o zwrocie. O zwrocie kosztów, które te kraje poniosły. A to jest tylko kwestia znowu sprowadzona wyłącznie do tej kwestii takiej i technicznej, i energetycznej, tej dywidendy węglowej. A ona jest przecież o wiele bardziej złożona. Dziękuję. Dzień dobry. Ja też do pana spanku, jak pan to zwoli. Pan powiedział na początku, jak gdyby się nie ma w ekonomii, jak gdyby nie można powiedzieć, mówić o kopernikańskiej zmiany, przewrotu, ponieważ ekonomia tylko interpretuje, jak gdyby ten świat. Ale trochę burzarnym puzerią, ale chyba do jakiego stania pan myśli, że ekonomia też stwarza ten świat. Jesteście sprawczami tego, jesteśmy twórcami pewnej rzeczywistości ekonomicznej, która istnieje. To nie jest to, że interpretujecie, tylko wy robicie to. Pani profesor Ryszawska powiedziała, że 90% ludzi, po prostu nauczycieli na wyższych uczelni, są z orientacji neoliberalnej. Dlaczego? Ktoś to decyduje. Czyli ci neoliberalni, jak gdyby naukowcy, interpretują ten świat, a stwarzają też tą rzeczywistość, w której żyjemy. I pani potem mówi, że no tak, trzeba zmienić, trzeba niefachowców jak gdyby wprowadzić. Jak to zrobić? Bo to jest ładny postulat. Co polityczny musi się czać po prostu, żeby te głosy po prostu mają możliwość po prostu decyzyjną też. Żeby odejść jak gdyby od tych postulatów ekonomistów. Dziękuję na razie. Jeśli uda nam się na to bardzo krótko odpowiedzieć, to będę usatysfakcjonowany. Tak, postaram się bardzo krótko. Znaczy, to nie ja mówiłem, żeby oddać głos nie ekspertom, tylko pani profesor. Zależy gdzie. Ja bym nie ekspertom nie dał budować mostu jednak, ale zastanówmy się, może niech zbudują most nie eksperci. Tylko ja na niego nie wjeżdżam, od razu mówię. Natomiast ekonomiści niestety tworzą świat. Tak, ekonomiści i politycy, socjologowie, ale politycy wszystkim tworzą zasady, które obowiązują. Ekonomiści narzucają jakąś narrację, której potem słuchają politycy. I tak mamy w ogóle, odkąd istnieją jakieś nauki społeczne, ekonomiczne, tak, czyli tak naprawdę od 150 lat. Tak, w ogóle tak a propos tego, że wzrost, nie wzrost, my w ogóle gospodarczy wzrost tak naprawdę taki w miarę szybki mamy od 150 lat raptem. Tysiące lat wzrost był w porównaniu do tego, co mamy teraz. Ostatnie 150 lat to był prawie zerowy. Tak? I żyliśmy jakoś, z tym nie było problemu, więc no dobra, natomiast już nie chcę teraz tego tematu wywoływać. Tak, ale mówię tak, znaczy ekonomiści coś tam mówią, jest jakiś nurt, politycy to wdrażają, ponieważ to jest tylko opowiastka, to jest część historii, a formatujemy rzeczywistość wobec niego, więc to oczywiście nie działa. Mamy drugą stronę, ekonomiści mówią coś odwrotnego, politycy znowu to wdrażają i tak mamy taką sinusoidę, tak? I tak to po prostu jest. Ja nie wiem, czy jest możliwe takie dogadanie się, żeby system działał dobrze. Wtedy trzeba by, chyba ja jestem trochę tutaj pesymistą, znaczy nie wiem, czy da się zmienić system tak, żeby on był w pełni dobry i działający. Trzeba ludzi, którzy w swojej funkcji użyteczności mają też dobro innych, tak? I to o tą obywatelskość, o której mówi pani profesor, jeżeli będziemy w stanie to stworzyć, to okej, natomiast nie wiem, czy to jest możliwe. No i tyle. Dziękuję.